proszę pana, taka jestem zakochana. Proszę pana, proszę pana, pan będzie łaskaw wysłuchać mnie. Proszę pana, proszę pana, taka jestem zakochana. Ta lubki rok to trwa, a ja każdego dnia próbowałabym, jak tak śpiewałabym wciąż tak. Proszę pana, proszę pana, taka jestem niewyspana. Proszę pana, proszę pana, bo on mi wcale nie daje spać. Proszę pana, proszę pana, taka jestem niewyspana. Wyglądam już jak cień i kiedy wstaje dzień, nie w głowie kręci się, no sam pan zresztą wie. Pan bardzo dziwi się, że zgadłam pańską myśl. Pan myślał, że przeminie może, ale dziś. Proszę pana, proszę pana, chodzę ciągle jak pijana. Proszę pana, ja oprócz mleka nie piję nic. Proszę pana, proszę pana, gdyby zaszła jakaś zmiana, ja powiem panu to, pan będzie wiedział, bo pan pierwszy prawdę zna. Proszę pana, proszę pani, proszę państwa, Sława Przybylska. Dziewczyna o smutnych oczach i bardzo charakterystycznym głosie. Dzień dobry. Sławna Sławo. Proszę. Piękne kwiaty. Posłużyłaś na pewno. To są kwiaty, nie jest ich 50, ale to z okazji 50-lecia. Dziękuję za aluzję. Czas biegnie, siadaj. Czy mogę tu położyć? Tak, oczywiście. Może tak, tutaj. Proszę państwa, ja tak chciałam powiedzieć, że tuż przed programem przeszliśmy ze Sławą na ty, więc... Ja jestem szczęśliwa. To my jesteśmy szczęśliwi i bardzo dziękujemy. Będę nadużywał teraz tego. Bardzo proszę. I te kwiaty są zbyt skromne, by uczcić 50 lat na estradzie Sławy Przybylskiej. Jeszcze chciałam powiedzieć, że rok od czerwca 2006 do 2007 czerwca mieliśmy rok Sławy. Różne obchody, prawda, związane z jubileuszem. Ja naprawdę tego nie wymyśliłam. Mhm. Ale wymyślił to Klub Twórczego Myślenia Otwock. Ponieważ mieszkam w Otwocku i działam od kilku lat. A poza tym moje rodzinne miasteczko Międzyrzec Podlaski. Nie mówiąc o zasługach mojego męża w tej sprawie. Także ten, sama byłam ogromnie zaskoczona, że może to jest zbyt dużo, czy ja wiem, ale... Działo się tak wiele w ciągu tego roku i właściwie jestem bardzo szczęśliwa, że coś takiego było. Była taka piosenka, która niezależnie od pory roku w zasadzie była śpiewana przez całą Polskę i nadal jeszcze pobrzmiewa. Pamiętasz? Była jesień. To była pierwsza piosenka, pierwszy przebój chyba, nie? Właściwie przebój, tak. Pierwszy wielki przebój, prawda? Tak, bezpośrednio po ukończeniu studium w Polskim Radio po konkursie zaproponowano mi nagranie do filmu tej pieśni. Ale wiedziałaś od razu, że to będzie przebój? Nie, nawet przypuszczałam, że nie będzie to żaden przebój, bo piosenka była tak trudna, nawet do nauczenia, ja miałam tylko 10 dni na to. Wydawało mi się, że to nie może być przebój, tak trudny wokalnie utwór, ponieważ on był napisany przez Lucjana Karzyckiego jako właściwie melodia instrumentalna, dlatego stąd taka duża skala. No ale okazało się, że w filmie zaistniała wraz z tekstem i dzięki temu, że się przebijała co jakiś czas właśnie jako motyw na fortepianie, potem nucona, no i wydaje mi się, że ten film wylansował tę piosenkę. Ciągle jestem wdzięczna Lucjanowi Kaszyckiemu za tę piosenkę. Droga Sławo, mamy różne materiały. Materiały dowodowe, nie materiały takie od krawca. Donieśli. Donieśli, tak. Widać, że zawsze miałaś smutne oczy. Zobaczymy? Teraz nie. To teraz coś ci pokażę. Może. Posłuchacie teraz państwo piosenki radzieckiego kompozytora Ostrowskiego.
z polskim tekstem Oli Obarskiej. Śpiewa Sława Przybylska. Ach, morze, morze. Marynarz morski wilk na ląd przybywa, Ameryk 500 w mig jak nic odkrywa. Mi 500, no to 5, to za różnica. On wszystkie wyspy świata zna jakby 2 razy 2. A kiedy morski wilk na okręt wraca, wpadają w morze łzy, dziewczęta płaczą, wzdychają och jach, żegnając chłopca. No cóż tak bywa, gdy się ma 16 lat. Ach, morze, morze zachwyca i przeraża. Ach, morze, morze nie umie żyć bez marynarza. Ja chciałam skomentować, zanim porozmawiamy o piosence, to fryzurę twoją i sukienkę, ponieważ to jest absolutnie to, co w tej chwili jest najmodniejsze. Taka sukienka, ukośne paski, taka tak fryzura, krótko ścięte, równe włosy. Okazuje się, że moda się powtarza, prawda? Podobno najszybciej z mody wychodzi moda. Tak, to prawda. A ta choreografia taka to była własna? Osobista jak najbardziej. Dobrze, a jak to się stało, że w ogóle zostałaś piosenkarką, skoro studiowałaś w szkole, której nazwy nawet nie jestem szkoła w stanie zapamiętać. Główna, szkoła główna, nie, służby zagranicznej. No tak. Właśnie. Teraz to jest po prostu SGPiS. SGH już teraz jest. SGH, tak. Ale przedtem ukończyłam liceum sztuk plastycznych i jednocześnie chodziłam do szkoły muzycznej wieczorem. Więc to tak, właściwie te studia handlowe to zdarzyły się właściwie dzięki przyjaźni, bo moje przyjaciółki tam się wybierały i pociągnęły mnie, tak. Ale właściwie to na studiach też tworzyłam zespoły, chóry, śpiewałam i z tego mnie już znali właśnie na uczelni. No a ta szkoła się trochę przydała, bo przecież odwiedziłaś tyle krajów. Tak, i wszędzie właściwie spotykałam moich kolegów ze studiów. To było bardzo miłe. Wszędzie miałam znajomych. A taki koncert zagraniczny, taki, którego nigdy nie zapomnisz? Ach, Tbilisi. A Tbilisi, tak? Dlaczego? Tak. Może dlatego, że publiczność była zupełnie... nawet małe słowo entuzjastyczna, ale zaistniało coś takiego, że po pierwszej piosence z pierwszych rzędów publiczność biegła do tyłu. Ja byłam przestraszona, myślałam, że może coś się dzieje. A okazało się, że temperament południowców jest tak wielki, że oni muszą koniecznie podzielić się informacją z sąsiadem, który siedzi w ostatnim rzędzie, że to jest bardzo dobre. To rzeczywiście nie da się tego zapomnieć. Ja tak przygotowując się do tej rozmowy, wyczytałam, że twymi wielbicielami byli Jerzy Waldorf, jest cały czas Stefan Bratkowski, Stefania Grodzieńska, że debiutowałaś w sposób zupełnie spektakularny, wygrywając różne konkursy radiowe i telewizyjne i że właściwie od razu było wiadomo, że będziesz śpiewać i że twoje życie zwiąże się z estradą, można z piosenką. Można to teraz tak post factum tak opowiadać takie rzeczy, ale wtedy to na pewno nie było jeszcze takie oczywiste. Tak się zdarzyło, że konkurs Polskiego Radia, który zorganizował Władysław Szpilman, jednocześnie ja zaistniałam w drugim konkursie, taka była ambitna. Był to konkurs Zapraszamy na estradę w telewizji. I tam właśnie Waldorf był jurorem, Stefania Grodzieńska. Jerzy Jurandot, nie pamiętam czy był. Na pewno te dwie osoby ważne były. No i to się odbywało po prostu wtedy na żywo. I oczywiście oceny były na żywo. Każdy miał taką tabliczkę z punktami. Jak od jednego w tańcu do na lodzie teraz. Tak. No tak. I ja zdumiona zobaczyłam, że jurorzy, a było chyba z 6 osób, wszyscy pokazali piątki. No więc to był dla mnie szok, bo wszyscy byli jednomyślni. Tak patrząc na ciebie, muszę ci coś powiedzieć, że... Zauważam, iż w miarę upływu czasu można być młodszym.
Tak, ponieważ wiadomo, że ciało nie ma perspektyw. Natomiast to, co jest w nas w środku, a więc zachwyt, życzliwość, pasja, szereg zainteresowań, które mam, myślę, że to nie pozwala zasmucać się dogłębnie i myśleć o przemijaniu czasu. Czas niech sobie przemija, to jego właściwości, nie mamy na to wpływu. Krótki fragmencik teraz. Ciekaw jestem, czy zgadniesz, sprzed ilu lat jest ta piosenka? Popatrz. Siódma rumba starej daty, zakochała się przed laty w czasach Kolumba. Rumba siódma nie dzisiejsze miała sądy i poglądy i przesądy. I była nudna, nic bez ślubu, nic bez sukni z długim trenem. I koniecznie biały wieniec, miłość na wieki. Ale potem, gdy zaczęła, ale potem, gdy nabrała raz ochoty, to powroty, zwroty, sploty i pieszczoty. Siedem rumb się spotkało po latach, każda siwa, bielutka jak wata. Każda się postarzała, jak brzoskwinia przejrzała. Siedem rumb siadło kręgiem na matach. W zasadzie wszyscy jednakowo ubrani. Egzystencjonalizm, czarne sweter. Tak, tak. To był rok 59. Tam było napisane. Tak. Wygrzebaliśmy w naszych archiwach. To była piosenka z takiego krótkiego filmu. Tak. I ten film potem zdobył nagrodę. Zdaje się, że w Wenecji albo gdzieś indziej we Włoszech. Jako taki dokument życia kulturalnego artystycznego w Polsce. Myślę, tak, że oni się zachwycili, tak, że tacy europejscy jesteśmy. Bo to był taki paryski klimat w tym. Tak, tam były, prawda, chyba trzy albo cztery piosenki. Akompaniował mi Janusz Sent. I to się odbywało w dawnym Krokodylu. Mhm. Znaczy ten Krokodyl chyba teraz już nie istnieje. Tak. Właśnie w piwnicy i bardzo miło, że usłyszałam tę piosenkę, zapomniałam zupełnie, że w ogóle coś takiego zaśpiewałaś. Bo jesteś osobą niewielką, ale wielkim sercem, o wielkim sercu i wiem, że na pewno mi nie odmówisz. Co prawda w tym bukiecie nie było fiołków, ale taką moją ulubioną piosenką to właśnie te fiołki, przynajmniej tak krótko. Słodkie fiołki? Tak. Chyba, że zaśpiewasz ze mną, bo ta piosenka wymaga drugiego głosu w nagraniu. Dlatego jej nie śpiewam na koncertach, mimo że ciągle... Często proszą ludzie. Ciągle ludzie pamiętają tę piosenkę i chcą, a ja tego nie śpiewam. Ja już nawet nie pamiętam tekstu. Wiem, że to był lasek jakiś, że tam się działy dziwne rzeczy, że potem były te komary, które nam niestety przeszkodziły w intymnej sytuacji. I te słodkie fiołki. No proszę. Słodsze niż. Tak, tak? Niż? Właśnie. Niż wszystkie róże? Niż wszystkie róże. Calutkie wzgórze od stóp do głów zmieniło się w słodki bukiecik. Ach, ach, ach i ach. No to ale potem te komary, które nas gryzły, prawda, kiedy. W sytuacji. Ja mówiąc o twoich wielbicielach, zapomniałam oczywiście, proszę państwa, o Lucjanie Kedryńskim. Lucjan Kedryński twierdził, że Sława jest polską Juliette Greco, natomiast Jerzy Waldorf, że Sława to polska Edith Piaf. Nie wiem, czy pamiętasz, tak cię porównywano. Nie wiem, czy oni się kłócili na ten temat. No może, tego nie wiem. Przyznam się, że w ogóle nie lubię takich porównań, bo... To jest po prostu sława przybylska, nie nasza wiem. Sława. Jeśli śpiewałam oczywiście, wzorowałam się może podświadomie, lubiłam bardzo i Juliette Greco, a Edith Piaf, no to było przecież zjawisko, to było to, co najbardziej do mnie docierało, a więc poczucie dramatu, tragedii zawarte w 3-minutowej piosence. I to było dla mnie rzeczywiście nadzwyczajne. Zresztą poczucie takiego dramatu czy tragedii noszę w sobie od dzieciństwa, kiedy oglądałam w moim rodzinnym miasteczku Międzyrzeczu. W Międzyrzeczu.
Podlaski. Międzyrzecu, tak? Bo jest Międzyrzecz i jest zupełnie gdzie indziej, a Międzyrzec Podlaski jest. Międzyrzec Podlaski. Tak. A twoja ulubiona piosenka? Ja wszystkie piosenki lubię i trudno powiedzieć, że jest jedna taka ukochana, bo to znaczyłoby, że tamtych nie lubię, więc by się pokłóciły. A nie, to się nie kłóćmy, to posłuchajmy, bo jest taka, którą ja jeszcze również bardzo lubię i bardzo wiele osób. I to jest taka piosenka o chłopcach, którzy odeszli i gdzie oni są i tam zapytujesz. Gdzie ona była kręcona, pamiętasz? Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Gdzie są kwiaty, tak. Gdzie są, bo tak. Czy ja to śpiewam do tej pory, a nie pamiętam, gdzie ona była zarejestrowana w te... Tak. To sobie obejrzymy. No to obejrzymy, przypomnijmy sobie. Być może na koncercie. Gdzie są kwiaty z tamtych lat, jasne kwiaty? Gdzie są kwiaty z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są kwiaty z tamtych lat, każda z dziewcząt wzięła kwiat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Sława Przybylska. Chciałam powiedzieć, że ukazał się teraz taki album od stodoły do salonu z przepięknymi zdjęciami i różnymi dokumentami, wspomnieniami i tak dalej. Od stodoły, dlatego że debiutowałaś w stodole, prawda? Tak, i że stodoła też obchodziła niedawno, w październiku 50-lecie. Był wielki koncert, brałam udział w tym i okazało się, że razem mamy 100 lat. No to w takim wieku wiadomo, że jesteś wykonawcą kultowym. Prawda. Zresztą twoje piosenki to śpiewają... To mi wszyscy śpiewali wtedy 100 lat. No tak. Twoje piosenki śpiewają również młodzi ludzie. Czy spotykasz gdzieś właśnie tego typu przypadki? Chodzi o wielbicieli młodych? Tak, tak. Tak, piszą do mnie. I to dwaj młodzi ludzie, którzy się podpisują... bardzo ładnie ciągle mi z różnych okazji przysyłają życzenia, ale nie podają swojego adresu. I ja jestem tym ogromnie zainteresowana. No to powiemy im w telewizji, żeby podali tak. Adres, prawda? No właśnie. No właśnie, dobrze. A jest też mój wielbiciel, 15, już teraz 16-letni, bo już, albo 17-letni, bo to już trwa. Kuba, który jeśli trzeba, to przyjeżdża na koncert na przykład z Przemyśla do Łodzi. No. Wiem, że również twoje piosenki śpiewa Kasia Zielińska. No, Kasia Zielińska jest naszą taką pupilką, bo jak miała 15 lat, a myśmy mieszkali w Szczawnicy i zajmowaliśmy się młodzieżą, no, były programy od Mickiewicza do Miłosza, konkursy. I Kasia Zielińska się pojawiła, ogromnie ambitna, i recytowała wiersze, ale recytowała zamiast długo, mówiła długo, prawda? Mm-hmm. Więc myśmy ją wyłuskali, bo piękna dziewczyna i ambitna, muzykalna bardzo. No i tak to się zaczęło właśnie w tym Starym Sączu, w Szczawnicy. A teraz Kasia jest aktorką. Gwiazdą, tak, prawda? I gra w Barwach Szczęścia. Tak. I pamięta o nas, pamięta. Ale tak, dawno się nie widzieliście chyba. No, Kasia jest bardzo zajęta, też kręci różne seriale. No, bardzo zajęta. Tak, ale jest, wczoraj mąż z nią rozmawiał i mamy się spotkać. No, w takim razie ciekawe kiedy? Ciekawe kiedy. Kiedy? Jak wrócimy z urlopu. Tak? A może wcześniej?
Zapraszamy, oto nasz gość. Kasia Zielińska. Ach, jej, cóż, cóż za niespodzianka. Powie pani skąd. Czyli już życie obgadałam, powiedziałam, że miałaś długo. Ale to teraz, Kaśka, długo. Musisz powiedzieć wyraźnie długo. Długo. Bardzo dobrze. Tak, szkoła pani Sławy. No, Sława wspomniała, że właśnie grasz w nowym serialu dwójkowym Barwy Szczęścia. Tak. Kolega, który ogląda seriale, bo nie widziałem, przepraszam, przyznaję, mówi, że w pierwszym odcinku to głównie się całowałaś. Ja już spłonęłam. Mam nadzieję, że też będą inne sceny, także proszę oglądać, nie tylko się całuj. Obiecujesz, że nie będziesz się całować, Kasia? No tego nie mogę obiecać. No właśnie. Kasia, powiedz, ty zaczynałaś właśnie od repertuaru Sławy, śpiewałaś jej piosenki, jak byłaś taka? No, ja jestem uczennicą pani Sławy, to jest moja pierwsza pani profesor. Ale czy to jest tak, że potem poszłaś do szkoły teatralnej dzięki Sławie? No tak. No to ona baksel sobie i właściwie myśmy ją podtrzymywali. Cały czas na duchu, wakacje u pani Sławy i u pana Jana, dwutygodniowe, nauka śpiewu, poezji, dużo czytania. Tak. Potem jakieś festiwale, między innymi festiwal Słowa. Czyli gdyby nie Sława, to byś dzisiaj siedziała i oglądała Barwy Szczęścia po drugiej stronie ekranu. Od tej strony telewizora. Tak, drugiej, pewnie tak? bym była po handlu zagranicznym, bo ja mi się wydaje. Że Kasia ma taki ładunek w sobie wielkiej energii i ambicji i talentu. Przecież bardzo, bardzo muzykalna i wydaje mi się, że sobie da radę beze mnie. Ale to miło słyszeć. Ale ja słyszałem, że ty zaczynałaś w ogóle będąc dzieckiem, dziewczynką, od lambady. No tak. Lambada to był taki kultowy taniec, kultowa piosenka w szkole podstawowej. Każda dziewczyna musiała mieć obowiązkowo lambadówę. Taką tą spódniczkę trochę. Tak, biała bądź kremowa. Koniecznie przed kolano. Nieważne, czy nogi grube, czy chude. Ja akurat byłam z tych grubszych, więc... Ty byłaś z grubszych? Tak, miałam problem z odkrywaniem nóg. No proszę. No i każda na swój sposób śpiewała. Ja nie mówię, że to... tak brzmiało w oryginale, natomiast każda miała swój język, w którym to śpiewała i tańczyło się przy tym na dyskotekach. No właśnie, tańczyło się. Wiesz co, ja mam taką propozycję, taką prośbę również do ciebie. Jak chcesz, możesz również, zaraz ci puścimy muzykę, jeden ruch taki, pokaż lambady, który wykonywałaś. Ruch? Poprosimy o muzykę. To ja może zaśpiewam też swoim, bo ja... No Kasiu, tańcz, bo ja zaraz ci pomogę. To właśnie, no proszę bardzo. Kasiu, po prostu ruszało bioderkami. Tak. Szorą guszty woj, którą żyjano szobi kujdana. Tak śpiewam, śpiewam. Szorą wysztara, kurun żyja amor, kurun żyjano szobi kujdana. To jest język z podstawów. Wspaniale. Proszę, portugalski. No, pięknie. Szorą wysztara. To był fragment króciutki lambady. Proszę państwa, już niestety będziemy się żegnali. Sława Przybylska była naszym gościem wspaniałym. Bardzo, bardzo dziękujemy ci, Sławo. A Kasia Zielińska przygotowała dla państwa, dla ciebie, dla Sławo, również jedną z twoich wielkich przebojów. Płyty. To szybciutko powiedzmy o płytach, że są dwie. Jedna jest świąteczna, to jeszcze będzie no czas właśnie, o niej mówić. W ciągu tego roku Sławy zdarzyły się dwa nagrania. I dziękuję polskim nagraniom, że to zrealizowały. Poezję, a więc wiersze, modlitwy poetów i wiersze poetów wokół Bożego Narodzenia. Dziękujemy. Sławna Sława Przybylska była naszym gościem. Dziękujemy państwu. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. Kasia Zielińska. Kasia Zielińska, Andrzej Perkman i... Pamiętasz, była jesień. Pamiętasz, była jesień, mały hotel pod różami, pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie całowałeś pokryjomu moje włosy.
Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot miły, dzisiaj nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku, podróżami, choć już minął rok. Kochany, wróć do mnie, ja tęsknię za tobą. I niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać i nigdy niech listonosz złych listów nie przynosi pod hotelik róż. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz? Była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok.